Bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w świecie, rozpoczynając od siebie. Nie obwiniaj wszystkich dookoła za to, jak się czujesz, bo to ty jesteś architektem swojego zdrowia, życia, swojego szczęścia. Dzień dobry, naturalna kuchnia się kłania. O, jak się ukłonię, to słońce do mnie się przytula, a właściwie mnie otula. A jesteśmy, słuchajcie, w naturze. Mirabelka nade mną, która już, no już przekwitła, więc będziemy wyczekiwać jej owoców. Słuchajcie, to jest taki piękny czas. Maj to jest, no właśnie, czy to jest anioł wszystkich miesięcy? Być może tak, bo właśnie w tym miesiącu wszystko kwitnie. I te jabłonki po mojej lewej stronie, i ta mirabelka, i tak naprawdę już Mama Ziemia daje nam tyle skarbów natury. Tyle, że powiem wam, że aż to zapiera dech w piersiach, jak jesteśmy w stanie to zauważyć. Zobaczcie, nawet mężczyźni potrafią powiedzieć, że ten bez ma taki, słuchajcie, zapach, że on jest po prostu, no, żadne perfumy świata tego nie są w stanie być do tego podobne. Jest nam dane tylko na chwilę. To jest towar reglamentowany. Natura się nami z tym dzieli. Podobnie jak z pokrzywą, z czosnkiem niedźwiedzim, chwilę temu z sokiem z brzozy. Jeżeli dobrze będziemy w stanie zaopiekować się pokrzywą na naszych właśnie ogródkach działkowych, u mnie w ogródku, słuchajcie, tak mam tą pokrzywę ukrytą, że staram się ją pielęgnować, od góry podcinać i myśleć o tym, żeby ona po prostu jak najdłużej w cieniu nam posłużyła, będzie rosnąć, dopóki nie będzie właśnie w słońcu twarda, łykowata, to tak długo jak będzie w cieniu, będzie rosła, no to będzie miała tych właściwości po prostu bardzo, bardzo dużo. Korzystajmy, moi drodzy, korzystajmy z tego świata natury, bo tak bardzo jak rozpędza się świat elektroniki i my tego nie zatrzymamy, no bo wiadomo, że no nawet teraz tu tym wszystkim, co mówię, mogę się z wami dzielić, będąc nagrywaną oczywiście w naturze, ale przez telefony. Natomiast chodzi o to, żeby w tym wszystkim była równowaga, żeby był balans, bo jeżeli przejdziemy na którąkolwiek ze złych stron, tych takich, wiecie, no, w mniejszym poziomie równowagi, to niestety, ale po prostu będziemy płacić tego cenę. Czy jeżeli na talerzu będzie za dużo tych niezdrowych rzeczy, czy za dużo właśnie elektroniki, za dużo światła niebieskiego, a za mało natury, to niestety źle się z tym czujemy. I powiem wam szczerze, że chwilę temu miałam taki moment stresu, którego się nie spodziewałam i tego stresu było bardzo dużo i czułam bardzo duże zmęczenie, musiałam dużo właśnie używać komputera, telefonu i tak dalej. I w momencie, kiedy tu przyszłam do natury, właśnie weszłam wręcz na boso na to drzewo, poczułam się jak dziecko, bo właśnie będąc dzieckiem, wychowując się u moich dziadków świętej pamięci na takim dużym ogrodzie, gdzie się chowałam pod tymi drzewami z książkami, to tam czułam się najlepiej. Tam się czułam jak właśnie, jak to mówią, Pana Boga za piecem. Czułam, że moja dusza wraca do mojego ciała, że czuję energię. Wtedy, kiedy tu przyszłam na tą działkę, to zdjęłam buty, chodziłam boso właśnie po trawie, żeby czuć tą ziemię, żeby równoważyć tą energię, gdzie czułam takie, wiecie, zmęczenie po prostu głowy od ilości pracy przy komputerze, przy telefonie, tego światła niebieskiego, za dużo tego smogu elektromagnetycznego, który po prostu powoduje, że czujemy się aż skołowani. Moi drodzy, jeżeli nie musicie, to naprawdę nie skrolujcie tego telefonu. Jeżeli nie musicie, to nie siedźcie nad tym telefonem, bo niestety to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Idźcie do natury, idźcie do parku, spróbujcie, jeżeli to jest możliwe, gdzie jest trawa, plaża, nie wiem, cokolwiek, kawałek ziemi, na boso. Spoglądajcie nie na telefon, telefon w pierwszej kolejności, ale na światło, na słońce. Słońce to jest życie. Wrzucę wam materiał o witaminie D. Słońce, no nie ma we wszechświecie planety, gdzie nie byłoby słońca, byłoby życie. Ta witamina D, witamina płodności, radości, nasz antydepresant, słońce, które produkuje nasze hormony, to światło, naturalne światło, to jest też nasze lekarstwo. To jest tak bardzo ważne, że w momencie, kiedy po prostu ten świat elektroniki, sztucznej inteligencji, wszystkiego po prostu, o czym słyszymy, rozwija się w tempie niezwykłym, to my idźmy do natury. Idźmy po spokój, idźmy po ładowanie baterii, idźmy po balans, idźmy po równowagę. Idźmy do tego, żeby dotknąć właśnie drzewa, żeby zauważyć to, co daje nam ta mama Gaja, mama Ziemia. Po prostu idźmy
idźmy dotknąć jej. I o tym też mówią badania naukowe. Nie bez powodu tu trzymam książki, bo prosiliście mnie już dawno temu o inspiracje książkowe, więc co jakiś czas będę wam dawać. No, może nie będzie ich tak bardzo dużo, bo wiemy, że tego czasu na czytanie książek nie mamy aż tak bardzo dużo, a nie chciałabym was zarzucić ilością, tylko jakością. Poza tym te dwie książki to i tak są takie dwie cegły. Słuchajcie, pierwsza książka, która towarzyszy mi od czasu studiów. No, a mam 4-4 prawie, 44 lata, które skończę pod koniec czerwca, a ta książka towarzyszy mi i już był dodruk tej książki, wydanie, nie wiem, które ja mam, uzupełnione i tak dalej. I ona jest ze mną tyle lat, słuchajcie, tyle lat. To jest książka ponadczasowa i książka, która myślę, że powinna być na półce w każdym domu, a na pewno na półeczce każdej kobiety. To jest książka, słuchajcie, Ciało kobiety, mądrość kobiety, napisana przez lekarz, doktor medycyny Christian Northam. To jest lekarz, lekarka amerykańska, w tamtej części świata bardzo, bardzo znana. Natomiast niezwykły lekarz pracujący z kobietami, również te kobiety operujące. Więc to jest naprawdę solidna, słuchajcie, porcja, ale aż tak dużo nie będę wam mogła o tej książce powiedzieć, bo nie chciałabym wszystkiego zdradzić, ale tą książkę trzeba po prostu tak jeść powolutku łyżeczkami. Przeczytam wam wstęp, żebyście wiedzieli, o czym mówię, a z tego bzu to sobie zrobię zakładkę, zresztą wam polecam, tak robiłam jako dziecko. Moi drodzy, ta książka jest dla tych, którzy wierzą, że można doświadczać pełni życia bez względu na okoliczności. Dla tych, którzy akceptują w życiu tajemnicę, niepewność i nadzieję. Dla tych, którzy chcą, pragną cieszyć się dobrym samopoczuciem i wiedzą, że uzdrawianie nie jest tylko kwestią podania leku i zastosowania urządzeń technicznych. Ta książka jest dedykowana tym spośród lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia, uzdrowicieli i pacjentów, którzy nie bali się przyznać, jak wiele nie wiemy. Jest dla tych, którzy wiedzą, że pełne uzdrawianie nie jest możliwe bez przywrócenia życiu świętości. Jest wyrazem wdzięczności dla naukowców i uzdrowicieli z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, którzy wbrew otępiającemu myśleniu konwencjonalnemu mieli i mają odwagę iść naprzód z wiarą, nadzieją i radością. Słuchajcie, to jest wstęp do tej książki, która liczy sobie prawie 1000 stron. I to jest, tak jak powiedziałam, taka księga, słuchajcie, mądrości, inspiracji, wiedzy, badań naukowych, ale w połączeniu tym, które jest najbliższe memu sercu, czyli w połączeniu integralnym, całościowym. Zresztą pani doktor jest osobą, która jest znana właśnie za oceanem, jako osoba, słuchajcie, która jest pionierką w zakresie współpracy medycyny konwencjonalnej i komplementarnej. Jej osiągnięcia były prezentowane w różnych programach Oprah Winfrey Show, Today, Good Morning America i wielu, wielu innych. I myślę, że te osoby, które oglądają nas z oceanu, to doskonale wiedzą. Ja myślę, że część z was to na pewno tą książkę zna, bo już tyle razy, słuchajcie, wam o tym opowiadałam, nawet na ostatnich warsztatach online, słuchajcie, zresztą właśnie to wam powiem, bo być może są wśród nas, a na pewno są wśród nas osoby, które są zza oceanu, z różnych stron świata, oglądają YouTube naturalnie od kuchni. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, przytulam do serca, bo sama wiele lat spędziłam za granicą i wiem, jak to jest właśnie. Człowiek tęskni za polskim chlebem, ziemniakami, polskimi książkami, nie tylko. Ale moi drodzy, na wasze prośby została uruchomiona Akademia Natury, którą ja prowadzę online. Spotykamy się raz w miesiącu. Oczywiście możecie być na żywo, bo to są grupy na Facebooku, ale możecie też wykupić dostęp i po prostu sobie odsłuchać tą Akademię. Mieliśmy się spotkać na 2 godziny, ostatnio się spotkaliśmy i to trwało ponad 3. Ale w każdej chwili możecie dołączyć, odsłuchiwać, bo za nami dopiero pierwsza część, po którą w każdej chwili możecie sięgnąć, a wystarczy napisać, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć, o czym rozmawialiśmy, bo tam zawsze jest plan działania, można napisać pod adres mailowy akademianatury2023@gmail.com. Ja to wszystko, słuchajcie, napiszę, no pod materiałem. Tam jak rozwiniecie, to też, jeżeli ktoś nie zdąży zapisać, to będzie adres mailowy akademianatury2023@gmail.com. A druga część, słuchajcie, Akademii Natury online, właśnie z myślą o tych osobach, które nie mogą dotrzeć do mnie na warsztaty stacjonarne i tak dalej, odbędzie się 28 maja.
Umowna godzina to jest 11.13, oczywiście o 11.00 rozpoczynamy. Kto pragnie być na żywo, zadawać pytania, tam cały czat jest też zapisany i tak dalej, to druga część będzie też między innymi poświęcona nie tylko skarbom natury, które są dedykowane tej porze roku, ale będziemy też mówić o naturalnym wsparciu układu nerwowego i ja w każdej Akademii Natury daję właśnie dwie książki dla tych osób, które szukają inspiracji, edukacji, bo osobiście nie wierzę w zakazy i nakazy, bo po to jesteśmy tu, żeby czuć tak, mieć takie poczucie w sercu wolności i tego, że decydujemy o swoim życiu, ale wierzę w inspirację i wierzę w edukację. Więc na ostatniej, a właściwie pierwszej Akademii Natury o tej książce mówiłam sporo jako inspirację i postawiłam ją, słuchajcie, obok książki. I to jest niesamowicie, bo ta książka była wydana naprawdę dawno temu. Ta książka jest książką świeżą. To jest lekarz ze Stanów Zjednoczonych. To jest nasza wspaniała profesor Jośko Ochojska, wybitny specjalista, epigenetyk, wykładowczyni Akademii Medycznej i niezwykła osoba, również spoglądająca na pacjenta całościowo. Moi drodzy, ta książka nazywa się Więcej nadziei o raku, stresie i nowych szansach. Ja wrzucę wam materiał, bo chwilę temu, w grudniu właściwie, nagrałam długą rozmowę właśnie z panią profesor, ważną rozmowę. Pragnęłabym was uczulić na to, to nie jest książka dedykowana tylko osobom, u których uaktywniły się komórki niechciane, komórki nowotworowe. Nie, moi drodzy, to jest książka dla każdego z nas, bo kogo z nas nie dotyczy stres? A powiem wam szczerze, że nie mam wątpliwości obecnie co do tego, że to właśnie stres jest w stanie rozłożyć na upadki najzdrowszy organizm. Że my coraz większe mamy trudności, żeby sobie z tym stresem radzić, dlatego że jego jest po prostu za dużo. Za dużo jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy przemęczeni, często jesteśmy zabiegani, zarzuceni nawet ilością aplikacji, właśnie smogiem elektromagnetycznym, ilością bodźców. I dlatego też zresztą pani profesor o tym mówi, jak sobie z tym stresem radzić, jak ważne są emocje, że te emocje to jest numer jeden, z czym musimy nauczyć sobie radzić. Drugie miejsce to jest aktywność fizyczna, czyli te 10 tysięcy kroków, te 40 minut w naturze, w lesie, które obniżają w sposób naturalny poziom kortyzolu, a musimy też zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli nas boli głowa czy cokolwiek innego, to w momencie, kiedy nasz poziom kortyzolu jest cały czas podniesiony, to tabletka nie zadziała. My musimy zadziałać. Naturalnie musimy zadziałać, żeby pomóc sobie, moi drodzy. I myślę, że nadeszły takie czasy, kiedy te książki, właśnie tą z czasów studiów i tą obecną, które dzieli 20 lat, myślę, co najmniej, możemy postawić obok siebie. Dwie wspaniałe kobiety, dwie lekarki o ogromnej wiedzy i książki, które powinny znaleźć się na półce nie u osób, które chorują, u osób, które pragną być zdrowe. I moi drodzy, teraz nadeszły takie czasy, kiedy my już nie możemy zrzucać odpowiedzialności za nasze zdrowie na osoby trzecie. My musimy już wreszcie zdać sobie sprawę z tego, że za swoje zdrowie my jesteśmy odpowiedzialni, że piłeczka jest po naszej stronie boiska, nie po stronie lekarza, terapeuty, farmaceuty itd., itd. Te osoby mogą nam pomóc, jeżeli trafimy do dobrych osób. Ale piłka jest po naszej stronie boiska. To my dokonujemy wyborów. To my wstajemy i możemy sięgnąć po szklankę wody ciepłej z cytryną, z probiotykiem, ziółka i tak dalej. Albo napić się chociażby naparu z pokrzywy, soku z pokrzywy i tak dalej. Albo tego nie zrobić. Zrobić 10 tysięcy kroków, albo położyć się na kanapie. Położyć na talerz coś zdrowego albo coś plastikowego. Te wybory należą do nas. Decydować się na to, że do końca życia będziemy brać leki, albo coś zmienić w swoim życiu. Bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w świecie, rozpoczynając od siebie. Nie obwiniaj wszystkich dookoła za to, jak się czujesz, bo to ty jesteś architektem swojego zdrowia, życia, swojego szczęścia. Pani profesor pisze pięknie o tym, jak negatywne emocje, złorzeczenie, niewybaczenie, żale, pretensje, zazdrości i mówienie źle o drugim człowieku, co to robi z naszym organizmem i na jakie oddziały, również szpitalne, nas doprowadzi te negatywne emocje. Więc pamiętajmy o tym, że naprawdę na wiele rzeczy my mamy wpływ, ale dokonujmy tych właściwych wyborów i miejmy świadomość tego, że naprawdę wiele od nas zależy.
tak poczułam potrzebę, żeby przysiąść na tym drzewku, przytulić się do niego i Wam po prostu tak dwa słowa od serca powiedzieć. Już niebawem wrócą na kanał Wspaniali Goście, już niebawem, słuchajcie, wrócimy do kuchni i wiele, wiele rzeczy będziemy tutaj dla Was prezentować, ale dzisiaj taka chwila właśnie przystanku, inspiracji, o które prosiliście, tych książkowych, a jeżeli ktoś pragnie dołączyć do naszej Akademii Natury, może to zrobić w każdej chwili, w każdym dowolnym momencie, tak kiedy poczujecie przestrzeń. Każdy z Was weźmie dla siebie tyle, na ile jest gotowy. I to też jest piękne, bo te zmiany rozpoczynamy od małych kroków, od małych. I pamiętajcie też, że jeżeli te zmiany wprowadzicie w swoje życie, to bądźcie z tego powodu też szczęśliwi. Celebrujcie to po prostu, bo to jest też bardzo ważne. Kiedyś na studiach właśnie zadano nam pytanie, kiedy pacjent jest najbardziej szczęśliwy i zadowolony z dokonanych zmian w swoim życiu? Kiedy decyzję o nich podejmie sam. Kiedy decyzję podejmie sam, bo to samo się nie zrobi. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam z tej przestrzeni, która ma niezwykłą moc. Teraz z powrotem mogę, słuchajcie, wrócić na drugi etat do pracy, do domu, bo za chwilę rozpoczynam właśnie warsztat też online. Ale to jest piękne, że jak naładuję baterię i właśnie poczuję, tak pobędę blisko natury, to już z powrotem mogę właśnie. Baterie naładowane i można ruszać dalej. Wszystkiego dobrego Wam życzę, do zobaczenia w różnych przestrzeniach. Kłaniam się, dbajcie o siebie.